Boże, Piotr Krupa, zapraszam na poranne informacje dnia. Premier odwołuje ministra Dawida Jackiewicza, Centralne Biuro Antykorupcyjne wszczyna kontrolę w spółkach Skarbu Państwa, którymi zarządzał. Opozycja oskarża natomiast partię rządzącą o zawłaszczanie państwa. W czwartek premier Beata Szydło ogłosiła dymisję ministra Skarbu Państwa Dawida Jackiewicza, przekonując, że zakończył on swoją misję. Resort, którym kierował, zostanie wygaszony do końca roku. Swego rodzaju nominacje, które podejmował, i decyzje w trakcie pełnienia ministerstwa, nie były one zadowalające zarówno dla kierownictwa PiS-u i nie były korzystne pod względem wizerunkowym, ponieważ były to zazwyczaj nominacje najbliższych kolegów pana ministra Jackiewicza. Podkreśla dr Agnieszka Zaręba. Równocześnie CBA wszczęło kontrolę w kilkudziesięciu spółkach Skarbu Państwa. Zarządził ją minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Agenci sprawdzą umowy zewnętrzne zawarte przez spółki w ostatnim okresie. Będziemy sprawdzali, na ile te wydatki, które były realizowane na podstawie tych umów, były zasadne, celowe i wynikały z gospodarności, jeśli chodzi o majątek Skarbu Państwa. Kontrola to zapowiedź walki z wszelkimi nieprawidłowościami w spółkach, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Chcemy mieć te wszystkie podmioty transparentne i chcemy, aby były pod odpowiednim nadzorem. Nie możemy puszczać spółek w samopas i doprowadzać do tego, że prezesi, jak również wszyscy pracownicy spółek będą robili w nich, co im się żywnie będzie podobało. Zamieszanie wokół spółek Skarbu Państwa stało się okazją do ataku na ekipę rządową. Nowoczesna rozpoczęła akcję publikowania w internecie nazwisk działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy otrzymali intratne posady. Takie stanowiska powinny być obsadzane w drodze konkursu przez osoby, które mają kompetencje do ich obsadzania. Niestety, mimo że Prawo i Sprawiedliwość krytykowało poprzedników, czyli Platformę Obywatelską, samo to robi. Działania rządu krytykuje również Platforma Obywatelska, zapominając o tym, jak sama traktowała publiczne instytucje i spółki, gdy rządziła wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym. Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej deklarowało skończenie z tym procederem, że kolesiostwo, kumpelstwo, szwagrostwo, nepotyzm nie będzie miał miejsca. A on ma miejsce do potęgi entej. Ma miejsce do takiego poziomu, którego chyba Polacy nie znają w minionych 27 latach. Marek Jakubiak z Kukiz15 podkreśla, że problem dotyczy wszystkich partii i potrzebne są zmiany systemowe. W Polsce rządzą urzędnicy średniego szczebla. To oni robią te deale, oni między sobą rozgrywają co mogą. Rzecz w tym, żeby to w jakiś sposób ograniczyć. Prawo i Sprawiedliwość stoi zatem przed poważnym wyzwaniem. Walkę z patologiami wielokrotnie zapowiadał prezes partii Jarosław Kaczyński. Są tego rodzaju nadużycia, trzeba się z tym rozprawić taką bardzo twardą ręką. Najbliższe miesiące pokażą, czy ekipa rządząca poradzi sobie z opanowaniem sytuacji w spółkach Skarbu Państwa. Czy w Kościelisku będzie geotermia? Od kilku lat starają się o to mieszkańcy. Blokuje to jednak gmina, choć wójt zapewnia, że sam również popiera geotermię. Czy inwestycja dojdzie do skutku? Odpowiedzi na to pytanie szukali nasi korespondenci. Sukces toruńskiej geotermii przyczynił się do zwiększenia świadomości o walorach wykorzystywania ciepła wód geotermalnych. Podhale posiada jedne z najbardziej obiecujących złóż w Polsce i Europie. To tutaj w latach 80. wykonano pierwszy w Polsce otwór geotermalny oraz powstał pierwszy w Polsce doświadczalny zakład geotermalny, mówi profesor Beata Kępińska z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Z badań, które prowadzimy tutaj w instytucie, również z naszego doświadczenia i orientacji tego, co dzieje się w Polsce i również dzieje się w Europie, mogę z przekonaniem powiedzieć, że na Podhalu pracuje największy w Europie system grzewczy bazujący na energii geotermalnej, zarówno pod względem zainstalowanej mocy, jak i produkcji ciepła w ciągu roku. Obecnie na Podhalu z ogrzewania geotermią korzysta kilka miejscowości, na przykład Bańska, Szafary, Biały Dunajec czy Zakopane. Tego samego chcą mieszkańcy Kościeliska. Niestety od wielu lat prace stoją w miejscu. Współzałożyciel ruchu społecznego Ekościelisko Janusz Olejniczak wini gminę i wójta, dlatego rozpoczęto akcję Geotermia dla Kościeliska. W ramach tej akcji odwiedzamy
odwiedzamy każdy budynek w Kościelisku, gdzie zostawiamy mieszkańcowi krótki list, dlaczego to robimy, oraz formularz do wypełnienia, jeśli byliby zainteresowani podpięciem się do, mamy nadzieję, sieci, która w Kościelisku powstanie. Zainteresowanie mieszkańców jest olbrzymie. Na zarzuty o niechęci do geotermii stanowczo reaguje wójt gminy Kościelisko Bohdan Pitoń. Pomysł popiera, ale widzi problem. Chodzi o duże koszty i problemy z pozyskaniu odpowiednich pozwoleń. Jeżeli nie będzie dużej, i to mówię dużej, dużego dofinansowania z zewnątrz, to geotermia sama nie da rady. Moim zdaniem geotermia podhalańska powinna wystąpić o pozwolenie na budowę i o projekt geotermia, a my powinniśmy to wspierać. Ja sobie nie wyobrażam, że ja będę robił projekt geotermii. Jednak inne miejscowości same przygotowywały projekt budowlany. Kościelisko otrzymało od geotermii podobną propozycję. Największe koszty wykonania ma ponieść inwestor, czyli właśnie geotermii podhalańskiej, a nie gmina. Spółka posiada własne środki, a oprócz tego już ubiega się o środki pomocowe. Jeżeli będziemy mieli projekt, to równie to my po prostu zrealizujemy to i będziemy aplikować do ośrodki pomocowe. Czy to w Narodowym Funduszu, czy Wojewódzkim Funduszu, czy w Urzędzie Marszałkowskim. Na dzień dzisiejszy nawet wystąpiliśmy już właśnie w ramach takich projektów do Urzędu Marszałkowskiego. Mówi prezes spółki geotermii podhalańskiej. Coraz więcej osób docenia zalety ekologiczne i ekonomiczne ogrzewania geotermią. Instalacja zajmuje do tygodnia czasu i wbrew obawom nie jest inwazyjna dla budynków. Potwierdza to pan Maciej Żankowski, który od 17 lat ogrzewa tą drogą własny dom. Wcześniej stosował koks. Znikły moje obowiązki palacza. Ogrzewaniem w budynku zajmuje się żona lub teściowa, która wykonuje ruch włącz-wyłącz na termostacie. Rachunki mówią same za siebie. Kto ma tam domek jednorodzinny, to na pewno na ogrzewanie węglowo-koksowe wyda sporo więcej. Geotermia ma szerokie zastosowanie w gospodarstwie domowym, lecznictwie czy w rekreacji. To naturalne i odnawialne źródło energii korzystnie wpływa na środowisko, poprawę powietrza, ograniczając niską emisję, a tym samym i na nasze zdrowie. Czy Kościelisku uda się wreszcie podłączyć do geotermii? Wszystko zależy od dobrej woli i współpracy wójta, mieszkańców oraz geotermii podhalańskiej. Blisko 54% wynik uzyskała partia Jedna Rosja w wyborach do niższej izby parlamentu Rosji Dumy Państwowej. Informuje Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu 60% głosów. Przed 5 laty ponad 49% poparcie pozwoliło partii rządzącej na uzyskanie 238 mandatów. Tym razem Jedna Rosja może sięgnąć po większość konstytucyjną. Wstępne szacunki dają jej ponad 300 głosów w Izbie, co jest efektem mandatów wywalczonych w okręgach jednomandatowych. Lider Partii Narodowej Wolności Michał Kasjanow nie ma wątpliwości. Wysoki wynik partii rządzącej to efekt sfałszowania głosowania. Oczywiste jest, że wybory nie były ani wolne, ani uczciwe. Mówiliśmy już o tym, kiedy rozpoczynaliśmy kampanię wyborczą. Obserwatorzy jeszcze przed wyborami alarmowali, że tegoroczne głosowanie będzie odnowieniem obecnej Dumy Państwowej złożonej z Jednej Rosji i z 3 partii lojalnych wobec Kremla. Choć przed 5 laty dochodziło do licznych nieprawidłowości, nikt nie został za nie pociągnięty do odpowiedzialności. Problemu wydaje się nie zauważać rosyjski prezydent Władimir Putin. W jego ocenie wysoki rezultat uzyskany przez partię rządzącą jest efektem rosnącej dojrzałości politycznej obywateli. Ludzie nadal chcą głosować na Jedną Rosję. Co nam to mówi? Mówi nam to przede wszystkim, że ludzie widzą, że przedstawiciele Jednej Rosji, wiodącej siły politycznej, naprawdę robią wszystko dla ludzi. Skład Dumy Państwowej najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie. Po przeliczeniu 60% głosów blisko 14% rezultat uzyskały Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej oraz Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji. Wciąż czekamy, ale jesteśmy przekonani, że na podstawie otrzymanych głosów będziemy mogli stać się drugą co do wielkości partią w naszym kraju. Jeśli tak się stanie, będzie to wielkie zwycięstwo, ponieważ wynik Jednej Rosji jest efektem machiny państwowej. Nie jest to jedynie partia, ale pełna potęga państwa. Nie było realnej debaty, zostało stworzone fałszerstwo partyjne, aby zabrać głosy Komunistycznej Partii Rosji. Jedna Rosja próbuje połączyć się z partią Żyrinowskiego w celu uzyskania większości w parlamencie. 5% próg wyborczy przekroczyło także ugrupowanie Siergieja Mironowa Sprawiedliwa Rosja.
Wstępne, pełne wyniki wyborów mają zostać podane dziś przed południem. Po południu do rezultatów głosowania odniosą się obserwatorzy OBWE. Frekwencja wyniosła 47,5%. W Berlinie zakończyły się regionalne wybory. Stolicy Niemiec okazję do świętowania. Z SPD, natomiast CDU uzyskała bardzo słaby wynik. W stolicy Niemiec okazję do świętowania mają socjaldemokraci. Przez ostatnie lata SPD było liderem w Berlinie i nadal nim pozostaje. Według ostatecznych wyników zdobyli 21,6% głosów. Osiągnęliśmy nasz cel. Nadal jesteśmy najsilniejszą siłą polityczną w mieście i mamy mandat do rządzenia. Wyprzedzamy naszych konkurentów politycznych o 5, 6, 7%. Mamy wynik, który nadal pozwala nam zapewnić siłę burmistrzowi. Zaznaczył burmistrz Berlina. SPD będzie musiała jednak zawiązać koalicję, by móc dalej rządzić. Do tej pory socjaldemokraci współpracowali z CDU. Chadecy jednak stracili w ostatnim czasie bardzo wielu wyborców. Zdecydowany wpływ miała na to polityka imigracyjna kanclerz Angeli Merkel. Stolicy uzyskali zaledwie 17,6% głosów wyborców. Wyborcy dali wielkiej koalicji istotną lekcję. Obie strony, CDU i SPD, wyraźnie straciły w stosunku do 2011 roku. Nie trzeba owijać w bawełnę. Dla nas jako CDU ten wynik jest absolutnie niezadowalający. Mówił polityk CDU Frank Henkel. Teraz w Berlinie może się wiele zmienić. Prawdopodobnie CDU wypadnie z koalicji. Jej miejsce zajmą partie Lewica i Zieloni. Oba ugrupowania uzyskały kolejno po 15,7% oraz 15,2% głosów. Wspólny sojusz z tymi partiami dałby SPD wygodną większość do rządzenia. Niespodzianką w Berlinie okazała się natomiast antyislamska Alternative für Deutschland. AfD udało się zdobyć 14,2% głosów pochodzących głównie od rozczarowanych wyborców CDU. Tymczasem do Izby Deputowanych po pięcioletniej przerwie dostali się liberałowie z FDP z wynikiem 6,7% głosów. To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam o 10:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Magdalena Rząd, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad północną i środkowo-wschodnią częścią kontynentu układ wysokiego ciśnienia. Niżej z frontami atmosferycznymi nad pozostałym obszarem Europy, także w Polsce. Do kraju napłynie chłodna masa powietrza. Dziś deszcz nad Rosją, w środkowej części Europy i nad Wyspami Brytyjskimi. Na pozostałym obszarze więcej słońca. Od 8 stopni w Moskwie do 28 w Atenach. A w naszym kraju również sporo słońca, ale chłodno. Od 14 stopni w Krakowie do 19 na północnym zachodzie. W południowych regionach więcej chmur, a w górach może spaść deszcz. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1015 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.